Jestem live na w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Kora. Hejka! I zapraszam do oglądania. A więc dzisiaj mamy dla was zamiar nagrać odcinek z takiej jazdy w stajni Jorvik, ponieważ na jakiejś tam stronie znalazłam ogłoszenie o tym, że teraz trwają dni otwarte i dlatego jazdy tam są o pół droższe, w sensie tańsze. Dlatego zastanowiłyśmy przyjechać, ponieważ tam ogólnie jazdy są drogie i też jest teraz postawiony parkour na wyższe przeszkody, dlatego na pewno pojedziemy sobie poskakać. Ja biorę Lakiego, a Kora oczywiście Rose i idziemy już czyścić. Okej, okay, a więc my już idziemy z koniami do stajni Jorvik. Odłożymy je tutaj na padok i pójdziemy do stajni. Odstawiliśmy konie, już idziemy do stajni. My już tu jesteśmy i na samym początku się rozejrzymy. Sprawdzimy jeszcze dokładnie, o której godzinie mamy tą jazdę. Tutaj na padoku widzimy wystawę koni, jakaś wzięta. Stoją, kurde, dobrowolnie, bez ruchu, stoją w miejscu, nie mogą sobie robić co chcą, a stoją. Ej, ten wygląda jak Ruby. Jak no. Ruby wygląda. Essa! No ale były. My przyszłyśmy na czworobok i naprawdę jest bardzo, bardzo ładny. No i z tego co nam wiadomo, są tutaj organizowane teraz dosyć często zawody z tych dni otwartych, ujeżdżeniowe. Przypomina mi się, jak jeszcze była tu Lady. Byłam z nią na tych zawodach rok temu. Tutaj widzimy jakąś wystawę zwierząt. Nie wiem, w ogóle są nieogrodzone, czyli chyba grzeczne. Z pewnością ten skaczący wszędzie. Ej, no chyba. Taka słodka! No, taka słodka! No, zatańcz. Byliśmy w tym zoo. I tutaj my widzimy takie koce, żeby sobie odpocząć tutaj. Taki mały kotek słodki! Kot. Ale mały! Jaki słodki! Okej, a więc my już idziemy do stajni przygotowywać konie na jazdę. I my znowu czyścimy. Okej, okay, a więc my, nasze rozstępowanie i rozkusowanie i rozgalopowanie będzie na czworoboku. Thank you.
No teraz robimy już zagalopowanie. No i zapomnieliśmy wam powiedzieć, teraz Kora będzie, w sensie teraz już przeszliśmy na takie skoki i Kora teraz skacze. Wcześniej widzieliście, jak ja skakałam. My już sobie kilka przeszkód sobie skoczyliśmy. Niestety trochę był problem z nagraniem tego, ale myślę, że jakieś filmy będą. I teraz już wracamy do stajni, ponieważ no, byliśmy już długo. No, my już odstawiliśmy konie na padok i ogólnie pani nam powiedziała, że można się tutaj zapisać jeszcze na półkolonie i się zapisałyśmy, więc myślę, że następny odcinek będzie właśnie z tej półkolonii i zobaczymy jeszcze, co ona będzie robić. Na pewno dużo ciekawych rzeczy, więc wyczekujcie film za tydzień, będzie w sobotę o 12 są filmy. I no, to by był już koniec tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Ze mną była Kora. Ty grasz na tej krowie jak na jakiejś gitarze. Ej, nie ma wejść. Zalamus. To nie. Chyba mnie nie widać. Mogę. Co ona robi? O nie. Boże. Czekaj. Gdzie ty idziesz? Ona igra. Igra z ogniem. Nie mogę jej czyścić. No. O nie. Głupia. Ruska. O nie. O nie. Tu? Jak teraz ci nie będę mógł oczyścić? O, to jest oczko. Jezu, znowu chwilę, to jest na dół. Srebrny. Na dół, na dół. Dobra, czekaj, jesteś.